sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co dzieje się na Ukrainie, jak wygląda linia frontu, bo mam wrażenie, że w ostatnich tygodniach żyjemy więcej polityką, zarówno tą lokalną, jak i tą związaną właśnie z konfliktem, z wojną rosyjsko-ukraińską. A jeżeli porozmawiamy o sytuacji na froncie, no to jedynym gościem, który zawsze jest na naszym kanale i rzetelnie przedstawi tą sytuację, jest Marcin Gliwa. Martin, witam cię serdecznie. Witam państwa, witaj Mateuszu. Marcin, zgodzisz się, że tych informacji typowo wojennych nie jest zbyt wiele w przestrzeni medialnej, ale jak wygląda sytuacja? Czy rzeczywiście Ukraińcy są w jakiejś patowej sytuacji, a Rosjanie przeszli do ofensywy, czy jednak ty może obserwujesz coś innego? Znaczy ja bym się zastanowił, znaczy może inaczej. Dla kogoś, kto się tym interesuje, to wiadomości są, tak? Wystarczy poszukać i faktycznie znajdzie się wszystko w odpowiedniej kolejności. Co do ofensywy, no to Rosjanie przecież atakują cały czas od 24 lutego 2022 roku i tutaj cały czas gdzieś nacierają, albo na północy, albo na środkowym odcinku, albo na południowym odcinku, więc cały czas gdzieś coś się dzieje, tak? Natomiast mamy tutaj już potwierdzoną informację, że strona ukraińska przeszła definitywnie do obrony, strategicznej obrony i tutaj co niektórzy, no, trzeba byłoby się zastanowić, czy tak naprawdę mówimy tutaj o przegranej Ukrainie. Możemy powiedzieć o tym, że ofensywa, która została zaplanowana, w głównym celu nie została zrealizowana, czyli oddziały ukraińskie nie dotarły do Morza Azowskiego oraz do Krymu. Chociaż jeszcze we wrześniu było mówione, że ofensywa będzie nawet kontynuowana w miesiącach zimowych, tak? Więc zobaczymy. Natomiast walki trwają. Są miejsca, gdzie te walki są silniejsze, z większym natężeniem, i są rejony, gdzie te walki są umiarkowane, czy powiedzmy nawet sporadyczne, tak? Marcin, no ale w takim razie, jeżeli miałbyś wymienić punkty takie zapalne na tym froncie, gdzie najwięcej się dzieje, to gdzie mamy spoglądać? Wiesz co, no są takich miejsc jest kilka i zaczniemy od północy, bo tam mamy rejon Kupiański, gdzie mamy walki pod Synkiwką, Iwaniwką na północ od Kysliwki, mamy Kremienną, czyli Las Srebrzański oraz inne miejscowości w tym rejonie, mamy rejon Bachmutu i w sumie tutaj możemy powiedzieć już o walkach na północ od Bachmutu, znaczy północny zachód od Bachmutu, bo tutaj Bogdaniwka, Chromowe, mamy przecież walki na przedpolach już Bachmutu w kierunku zachodnim, mamy walki nad Kliszczejówką, bo chodzi o wzgórza, rejon Kliszczejówki, Andriiwki, ostatnio Kurdimówki, mamy przecież rejon także Awdijewki oraz tutaj Marinki, Pierwomajskie, no szereg takich miejscowości. No i oczywiście mamy też dalsze działania w rejonie Orichowa, czyli tam kopanie Robotyny Werbowe, chociaż natężenie tam może w porównaniu do tych innych jest mniejsze, natomiast walki tam się toczą. Strona ukraińska wycofuje się z terenów, które tak naprawdę nie jest w stanie bronić ze względu na topografię, tak? I tutaj oszczędzając, że tak powiem, pewne oddziały, może to wyglądać na to, że Rosjanie odbijają, ale tak naprawdę jak zobaczymy na mapę topograficzną, to zobaczymy, z jakich terenów wojska ukraińskie się wycofują, chociaż no, to też będzie pewien atut dla strony rosyjskiej, która będzie twierdziła, tak powiedziałem w swoim raporcie, że proszę bardzo, nie są w stanie utrzymać terenów, które tak ciężko i z takim wielkim mozołem zdobywano i okupowano bardzo dużymi stratami. Mamy też oczywiście odcinek chersoński z Krynkami, gdzie no, mamy tutaj szereg różnych informacji o tym, że co niektórzy mówią, pewne osoby też i w sumie też i dziennikarze mówią, powołując się na zwykłych żołnierzy, którzy mówią o tym, że Krynki to jest tak naprawdę zapomniany odcinek przez, nie wiem, naczelnego dowódcę i wodza. Natomiast jak spoglądamy na to też, gdzie pisze Kyiv Independence o tym, co się tam dzieje i powołuje się też na wypowiedzi różnych dowódców, dziennikarzy, polityków, to można tutaj odnieść wrażenie, że no, między słowami warto jednak czytać uważniej.
No a co w takim razie z problemami Ukraińców? Mówię tutaj o problemach mobilizacyjnych, bo tych informacji też mamy sporo. Jak ty oceniasz tą sytuację? Czy rzeczywiście obserwujemy początki dużego problemu, czy jednak przedstawiane informacje są wyolbrzymiane? Ja ci powiem tak, mamy prawie bez 2 miesięcy z haczykiem, mamy, no można powiedzieć 2 miesiące, tak? Bo za 2 miesiące będziemy mieć 2 lata wojny na Ukrainie. I mamy tutaj pewien etap, tak? Kończy się pewien etap, że tak powiem, rozdziału, gdzie do armii trafiali ochotnicy, trafiali jednostki, żołnierze, którzy walczyli już wcześniej, byli weteranami i walk na linii ATO, czy też z pewnego, że tak powiem, poboru. Natomiast dzisiaj mówi się i mówi też to o tym Budanow, że no, dochodzimy do momentu, kiedy jednak trzeba ogłosić mobilizację. Mamy 2 lata prawie wojny bez 2 miesięcy i jest to naturalną rzeczą, dlatego że wojna trwa, straty są i to nie są też małe, natomiast trzeba uzupełnić, ale także i rozbudować armię. Tutaj, co niektórzy mówią, że brakuje żołnierzy. Jeżeli brakuje żołnierzy, to dlaczego linia frontu jest dalej tam, gdzie jest? To tak, to po pierwsze. Po drugie, jeżeli brakuje żołnierzy, to dlaczego strona ukraińska rozbudowuje nowe formacje? Czyli kolejne brygady, kolejne samodzielne bataliony, samodzielne pułki. Rozbudowa idzie. To nie jest tak, że są to, nie wiem, jednostki, które są zapomniane i tylko propagandowo gdzieś tam istnieją na papierze. Pojawiają się materiały źródłowe, materiały filmowe, które pokazują szkolenie tych oddziałów ze 151, 152, 153, 154. To są kolejne jednostki, które powstają, więc tutaj mówimy o pewnym etapie, tak? Jeżeli strona rosyjska też rozbudowuje swoje siły, bo jak wiemy, rzuciła ostatnio na front jednostki, które tak świeżo zostały naprawdę zreorganizowane. Mówimy tutaj o 70. Dywizji oraz o 104. Dywizji Powietrzno-Desantowej. To więc tutaj mamy kolejny etap, że ta wojna polega na cały czas na rozbudowie. Jeżeli Putin mówi o 617 tysiącach żołnierzy zaangażowanych w operację specjalną, to odpowiedzmy sobie tak naprawdę na pytanie, o ile zaniżył liczebność sił zbrojnych Rosji na froncie, bo ja po rozmowie z pewnymi osobami mogę powiedzieć, że oni sami stwierdzają, że jest to przynajmniej 200 tysięcy mniej niż tak jest w rzeczywistości. Bo skoro przyjmujemy, że na linii frontu jest 450 tysięcy żołnierzy rosyjskich, no to teraz trzeba powiedzieć sobie, ile jest na tyłach, ile jest w logistyce, ile jest ludzi zaangażowanych w tej operacji tak naprawdę. Natomiast mamy też informacje o tym, ile liczą siły zbrojne Ukrainy. To jest milion, Budanow mówi o około 1 100 000, z czego około, ja przyjmuję, że około 400 tysięcy, 450 jest zaangażowanych na linii frontu, natomiast reszta jest na osłonach i na tyłach, tak? Też musimy wziąć pod uwagę to, że część tych brygad została wycofana w celach uzupełnienia, przeorganizowania, uzupełnienia, przezbrojenia, bo to też się wiąże z różnymi etapami wojny. No i tutaj trzeba sobie zadać pytanie, co niektórzy twierdzą, tak jak powiedziałem, no, brakuje żołnierzy. Mi się wydaje, że nie brakuje żołnierzy, natomiast zgodzę się z jednym, z tym, że jakość tego wojska na pewno jest mniejsza niż w tamtym roku. Jest to spowodowane też stratami i tym, że jednak no, zużywa się ten najlepszy materiał. Ale to jest też i jedna, i druga strona ma z tym problem, tak? Marcin, a Maciek Korowaj porusza w ostatnich swoich minutach kwestię logistyki. Jak ona wygląda dla Ukraińców? Widzimy, co dzieje się za oknem. Pogoda nie sprzyja prawdopodobnie jakimkolwiek działaniom wojennym, ale jak właśnie wygląda logistyka jednej i drugiej strony? No wiesz co, no w tych warunkach logistyka jest taką najgorszą rzeczą w tych warunkach pogodowych dla jednej i dla drugiej strony. Wiadomo, że no, dowóz do samej linii zerowej to może być problem, tak? Tutaj wiemy, że strona ukraińska sama przyznaje, jak dowódca zgrupowania Tauria, tutaj o ograniczeniu z powodu problemów z amunicją, pewnych działań, które sobie założyli, ale myślę, że to jest problem nie tyle braku amunicji, co oni sami tutaj wychodzą z założenia, że wobec nieregularnych dostaw czy ewentualnych problemów wolą już teraz zacząć oszczędzać, czy powiedzmy próbują redukować pewne rzeczy, aby później w odpowiednim momencie im czegoś nie zabrakło, bo wiadomo, że
te dostawy idą z ograniczeniem, chociaż to nie jest tak też, jak niektórzy mówią, że no dobra, Stany Zjednoczone nie dadzą kasy i nie będzie wsparcia. To wsparcie idzie też od innych partnerów. Wiadomo, że nie jest na poziomie Stanów Zjednoczonych, natomiast idzie. Mamy zapowiedź przecież Norwegii i innych krajów, mamy Kanadę, mamy przecież Wielką Brytanię, mamy szereg mniejszych czy średnich krajów, które wspierają i dalej będą wspierać Ukrainę. O tym też mówił tutaj i sam Biden, i też mówił tutaj Blinken o tym, że jednak Stany Zjednoczone będą i mówi się coraz więcej o tym, że jednak dojdzie do porozumienia pomiędzy Republikanami i Demokratami odnośnie granicy, a tym samym odblokowania pakietu pomocowego, nie tylko dla Ukrainy, bo to jest powiązane też Ukraina jest powiązana z Izraelem i Tajwanem w tym wypadku, z tym pakietem pomocowym. Marcin, czas biegnie nieubłaganie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy o przewadze powietrznej. No nadejdzie w końcu ta chwila, że Ukraińcy otrzymają te wymarzone myśliwce. Jak myślisz, jak wygląda właśnie kwestia przewagi powietrznej? No bo chociażby dzisiaj ciekawa informacja, Ukraińcy się chwalą ze strzeleniem 3 rosyjskich maszyn. Jak wygląda sytuacja na froncie właśnie pod względem przewagi powietrznej i w ogóle czy Rosjanie kontrolują niebo, czy jest to jakaś martwa strefa dla obu stron? Czy wiesz, to pytanie jest bardziej dla osób, które siedzą w lotnictwie, ja siedzę bardziej na ziemi, natomiast dzisiaj jest faktycznie informacja o tym, że zestrzelono 334. Dowództwo rosyjskie, czy dowódca któryś rosyjski poinformował, że prawdopodobnie bezpośrednią przyczyną zestrzelenia był zestaw Patriot, więc tutaj tego nie możemy wykluczyć. Możliwe, że strona ukraińska podciągnęła gdzieś bliżej frontu taki zestaw, żeby po prostu przez takie działanie wymusić pewne działania ze strony rosyjskiej, więc tutaj możemy się spodziewać tego. Natomiast dzisiaj Zełenski, poinformował, że pewien partner przygotowuje się do przekazania już samolotów F-16 i prawdopodobnie będą to samoloty holenderskie, bo taka informacja też się pojawiła. Zobaczymy, na ile to jest prawda. Wiemy, że zadeklarowanych jest bodajże 70 maszyn F-16. Niektóre przychodzą też odnowienia czy też naprawy i tutaj możemy się spodziewać, no w pewnym okresie na pewno one się pojawią, tak? Czy to będzie styczeń, luty, marzec, nie wiemy. Wiemy na pewno, że takie deklaracje były, bo tych krajów było kilka. Wiemy, że przecież też Ukraina wystąpiła do Australii o to, żeby wycofywane samoloty F-18 bodajże były przekazane też do Ukrainy, chociaż wątpię, żeby to się stało. Nie słyszałem, żeby piloci ukraińscy szkolili się na F-18 Hornet. Więc tutaj... No tu na pewno jeszcze Francja, ważna informacja, włącza się w proces tak. Szkolenia ukraińskich pilotów. Tylko wiesz, pytam pod tym kątem, bo gdy robię sobie poranny jakiś przegląd prasy i komunikatów, to mam wrażenie, że jedna i druga strona to niemal codziennie kilka maszyn strąca, bo Rosjanie to niemal codziennie informują, Ukraińcy o Su-25 to też co drugi dzień. Migi to w rosyjskich raportach to praktycznie codziennie się pojawiają. Więc mam wrażenie, że tutaj ta gra propagandowa, taka pod względem właśnie przewagi powietrznej, to po jednej i drugiej stronie jest przeogromna. Wiesz co, ja ci powiem tak, do pewnych informacji zawsze podchodzę z dystansem, staram się trzymać dystans. Jeżeli coś spadnie, to wiesz, jeżeli coś spada, to zawsze szukam ewentualnie i sprawdzam, czy faktycznie to miało miejsce, czy jest potwierdzenie. No bo zgodzisz się, tak? Że pierwsze miesiące tego konfliktu my mieliśmy masę tych informacji, zdjęcia tych K-50, tak, misk, śmigłowców, a teraz to jest tylko i wyłącznie suche komunikaty. Wiesz, ja ci powiem inaczej, pierwsze miesiące, czy pierwsze 2-3 miesiące, gdy lotnictwo rosyjskie latało jeszcze w głębi Ukrainy, no to prawdopodobieństwo zastrzelenia było bardzo duże. Teraz to lotnictwo trzyma się na dystans, tak samo jak i ukraińskie od frontu, bo jedna i druga strona ma obronę przeciwlotniczą dość mocną. Natomiast mamy tutaj wykorzystywanie, czy tam powiedzmy samolotów, które bombardują za pomocą kabów, czyli bomb, w sumie bomb szybujących, które tutaj są zrzucane z wysokości, one sobie szybują tam po 40, 30, 40 kilometrów i lądują. Mieliśmy ostatnio filmik z ataków takimi bombami w rejonie Krynki, wsi Krynki na Chersoniu. Natomiast myślę, że jeżeli by osłabła obrona przeciwlotnicza ukraińska i dlatego cały czas dowództwo ukraińskie prosi o wsparcie w tym
segmencie, tak, o tą obronę przeciwlotniczą, to faktycznie jest taka szansa, że to lotnictwo rosyjskie będzie wtedy bardzo niebezpieczne dla samej strony ukraińskiej, bo wiesz, jeżeli przyjmiemy, że strona rosyjska twierdzi, że zastrzeliwuje, okej, okay, tylko no, ile tych samolotów jeszcze Ukraina ma, tak? Ja nie mówię, że ona ich nie ma, ona je ma, bo wiadomo, że jeszcze coś tam lata, natomiast pewne, ona może mieć, inaczej ci powiem, ona może mieć, wykazywać, że może ma jeszcze 150 samolotów, tak? Ale ile jest zdatnych do lotu na dany dzień, bo pamiętajmy, że wszystko się zużywa, uszkodzenia uszkodzeniami, sprzęt czasem jest kanibalizowany, więc tutaj też zdatność do lotów może być powiedzmy 20%, tak? Tej liczby, więc tutaj różnie z tym bywa, każdego dnia może to wyglądać inaczej. Dlatego też, przepraszam, że ci wejdę jeszcze w słowo, mamy ostatnią informację, że strona rosyjska bardzo mocno ostrzeliwuje Starokonstancin, chyba, czy jakoś tak się nazywa to lotnisko, które no, jest taką bazą MiG-29 i Su-24, które, czy 25, przepraszam, które tutaj dość mocno dają się Rosjanom we znaki. Oczywiście one też dolatują w pobliże frontu i wystrzeliwują swoje pociski. Natomiast Starokonstancin, chyba jakoś tak bodajże, natomiast jest to chyba jedyna baza, która może przyjąć właśnie F-16 i jest przystosowywana do przyjęcia tych samolotów, więc Rosjanie zdają sobie sprawę, co mogą atakować, chociaż podejrzewam, że strona ukraińska ma się tego świadomość i przygotowuje jeszcze dodatkowe miejsca, gdzie można te samoloty, że tak powiem, przyjąć, czy mieć z nich bazę. Marcin, w kontekście przewagi powietrznej istotny jest też element obrony infrastruktury krytycznej, no bo to, co obserwowaliśmy rok temu, nijak ma się do dzisiejszych realiów, bo tych ataków jest znacznie mniej. Już długo mamy ten okres grzewczy na Ukrainie. Uważasz, że Rosjanie nadal gdzieś tam chomikują te pociski i w najbliższych tygodniach będziemy obserwować znowu masowany atak, czy jednak pod tym względem infrastruktura krytyczna jest dobrze chroniona w porównaniu chociażby z poprzednim rokiem przez Ukraińców? Znaczy powiem ci tak, na pewno jest duża różnica, bo mamy całkowicie, inaczej może, mamy też przejście na inny system uzbrojenia, tak, przy pomocy Zachodu czy państw, które wspierają Ukrainę, przeniesienie pewnych rzeczy, tak jak zestawu Patriot, czy NASAMS, czy jeszcze innych, IRIS-T, które bronią danych rejonów. Wiadomo, że nie każdy rejon Ukrainy też jest zbroniony w taki sam sposób. Wiemy, że bardzo mocno jest zbroniony Kijów i tutaj też tutaj potwierdzają to. To wiele osób też to o tym potwierdza. Myślę, że inaczej to wygląda niż w poprzednim roku, natomiast nie wykluczyłbym, że takie ataki nie będą mieć miejsca z użyciem pocisków balistycznych czy też manewrujących. Wiemy, że Rosjanie wysyłają cały czas szachedy, które tutaj atakują infrastrukturę. Zestrzeliwane one są w dość dużych ilościach, natomiast zawsze coś trafia, więc pytanie, jak to mniej więcej wygląda. Z drugiej strony też musimy pamiętać, że Ukraina otrzymywała spore też wsparcie, czy jeżeli chodzi o generatory, czy zestawy, które tutaj mają pomóc im przejść przez ten okres naprawy, tak? Jeżeli coś zostanie zaatakowane, to mają alternatywę czy ewentualnie rozwiązanie, które pozwala im na moment naprawy zagospodarować pewne rzeczy i wykorzystać na potrzeby swoje. Natomiast no, tak mówię, nie wykluczałbym. Odepchnięcie floty, nie? No bo ta flota też jednak miała kolosalne znaczenie w związku z atakami na infrastrukturę. No tutaj kwestia floty została chyba już opisana dość ładnie na Twitterze przez odpowiednie osoby, które potwierdziły, że chyba to jest największy sukces tak naprawdę ofensywy ukraińskiej w 2023 roku. Jak wiemy, no, otwarcie korytarza spowodowało, że mamy ogromny skok wywozu zboża, który jest kluczowy dla Ukrainy. Tutaj Ukraina, no, przez ten brak korytarza, czy też blokadę, która została narzucona, wykorzystała swoje środki, które tutaj miała. Mówimy też przecież o dronach morskich, mamy tutaj też i ataki przecież za pomocą czy skalpów, czy też innych pocisków, które tutaj no, wyrzuciły wręcz z głównej bazy, prawda, i z Krymu flotę czarnomorską. No i w tym wypadku mamy tutaj do czynienia już, ciężko nazwać to blokadą, tak, te statki kursują. Oczywiście mamy tutaj specjalny wygospodarowany kanał też, tak, i wody terytorialne Rumunii, które są wykorzystywane, natomiast transport idzie, tak. Marcin, na koniec, bo mam wrażenie,
Obym się mylił, no bo zbliża się istotny czynnik polityczny w Rosji, czyli wybory prezydenckie. Czy uważasz, że ponownie Rosjanie będą właśnie, może nie sami Rosjanie, ale Putin chciał osiągnąć jakiś duży sukces właśnie przed rozpoczęciem się pierwszej tury wyborów? No wiesz co, no... Jedynej. No wiesz, nie wiem, czy zmierzasz do tego, ale wiemy, że przecież Rosjanie od października szturmują Awdyjówkę i dla nich mówiło się, że mają zdobyć tą Awdyjówkę. Był nawet wyznaczony termin, bo bodajże któryś z kolei na 14 grudnia. Teraz się mówi, że do końca roku mają zdobyć Awdyjówkę. Mamy tutaj informację o przerzuceniu kolejnych jednostek w ten rejon Awdyjówki, nawet z odcinka bachmuckiego. Czyli osłabiamy odcinek bachmucki, żeby zwiększyć presję i nacisk na stronie Awdyjówki. Tutaj, wiesz, walki w tym rejonie są naprawdę ciężkie i trzeba powiedzieć, że to nie jest Bachmut, to jest Awdyjówka. Ona ma strategiczne znaczenie dla strony ukraińskiej i spodziewałbym się, że tutaj naprawdę, jeżeli cokolwiek będzie, to jeżeli nawet Rosjanie zdobędą ten rejon, to nie będzie im, nie przyjdzie im to tak łatwo i będą to naprawdę zaciekłe walki. To widać po tym, co ukraińskie dowództwo robi. Nawet jeżeli ja je krytykuję czasem za sposób dowodzenia i to, że ja bym to zrobił inaczej, to słuchaj, no ja jestem tylko takim marnym graczem, że tak powiem. Nie mam dostępu do informacji. Widzę pewne rzeczy inaczej, natomiast inaczej bym reagował. Nie jestem wojskowym, więc może tak, to nie znaczy, że ja mam rację. Natomiast też trzeba wziąć pod uwagę to, że no my patrzymy na to z innej perspektywy, tak? My siedzimy przy monitorze, czy przy dwóch czy trzech monitorach, obserwując i czytając, natomiast oni mają pełną świadomość stanów oddziałów, zaopatrzenia, logistyki, wiemy co i jak, oni wiedzą najlepiej, także wiesz, no my możemy mówić, że oni tak powinni tak zrobić, a oni zrobią inaczej, bo oni mają lepszą świadomość sytuacyjną też i pola walki. Oczywiście, że tak. Obserwujemy zatem, co dzieje się na ukraińskim froncie. Oczywiście, jeżeli chcą Państwo jeszcze więcej szczegółów dotyczących tego, co dzieje się na Ukrainie, odsyłam na media społecznościowe Marcina, do których link znajdziecie w opisie tego filmu. Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania War Newsa. No i życzymy Państwu zdrowych, wesołych i spokojnych świąt, bo to będzie ostatni przed świętami odcinek. Marcin, Tobie również zdrowych, wesołych, spokojnych świąt dla Ciebie i dla całej Twojej rodziny. Dziękuję również, zdrowych, wesołych świąt dla wszystkich, łącznie z Tobą. Bardzo dziękuję, kłaniam się nisko. Sponsorem programu były Militaria.pl.